Wiecie, że kartka to nie jedyna rzecz, na której można malować? Malowanie na ciele też daje mnóstwo frajdy. Wystarczy dać się ponieść wyobraźni. Czarna farba jako tło potrafi zdziałać prawdziwe cuda. Już za chwileczkę sami się przekonacie. Wiecie już, co to może być? Kręcimy. No to do dzieła. Rysujemy dłonie? Ciekawe. Mam pomysł. Patrz na to. Co się stało? Trochę mnie naelektryzowało. To cień mojej dłoni? Wpadłam na genialny pomysł. No, znacznie lepiej. Stała się światłość, drodzy państwo. Zaczynamy. Odrysujcie swoją dłoń. Następnie przeróbcie na kaczusie. Teraz kolorujemy na biało, ale zostawiamy skrzydła. Teraz można. Pamiętajcie też o łapkach. Jak mam to narysować? Głupio wygląda. Coś innego. To też za trudne. O, to będzie dobre. Oj, to przez przypadek. Spróbujmy tego. Obrysujcie swoją dłoń. A potem przeróbcie na pieska. Już nie wygląda jak dłoń, prawda? Patrzcie na ten jęzor. I brązowe futerko. Czas minął. Spójrz na te arcydzieła. To były dłonie? Niesamowite! Ta kaczuszka jest przepiękna. Mistrzowska robota. Doskonale! Jak wybrać zwycięzcę? Oba rysunki są piękne. Dwoje sędziów. Dla dwóch zwyciężczyń. Czyli obie wygrałyśmy? No dobrze, zaczynajmy. Ach, sorki, ty pierwsza oczywiście. Naciśnijmy go razem. Zobaczmy, jaka będzie kategoria. O, wesoła emotka. Serio? Jest! Mogę użyć jednej ręki, a ty nie możesz używać żadnej. Ha? Przekonajmy się, co nam tu wyczarują. Zapowiada się brudna robota. Wiesz co, Sky? Może lepiej załóżmy do tego fartuchy? Okej. Teraz możemy zaczynać. Może uda mi się poruszyć kołem i zmienić tę kategorię. No dalej, dalej, proszę. Ojej, udało się, nie wierzę. A więc lody. Dobrze, mam już głowę. Teraz pora na oczy. Dodamy mu też brwi. Teraz pora na niebieski. Zrobię mu łezki i wypełnię je całe tym kolorem. Wygląda chyba okej. Oby tylko starczyło mi ciasta. Teraz czerwony. Wyciskamy. Muszę nim trafić koło niebieskiego. Chyba nie jest źle, powiedzmy. To teraz żółty. Co to za emotka bez żółtego? Wystarczy wypełnić całość tym kolorem. Tak, żeby nie zostawić żadnej luki. Jeszcze chwileczkę. I już. Obracamy. O, wow! Wyszło naprawdę super. O nie! Coś mnie swędzi w nosie! Niedobrze! Łapsik! O nie! Nakrętka odpadła! Ach, co za bałagan! O, no, nie zazdroszczę, Sky, ale pech! Nieważne, przynajmniej już koniec tej durnej kategorii! Nie poddawaj się! Może coś jeszcze z tego będzie! Daj, pomogę! Wystarczy przewrócić! Gorzej już być nie może! O, widzisz? Lepiej, co nie? No pewnie! Ta, dzięki! Rany? Ale się naburmuszyła. Hej, zobacz, co mi się udało zrobić. Ładnie, nie?
O, jaki wesoły obrazek. Oprawię go w ramkę. Ale to nie koniec. Potrzebuję natchnienia. Jasne. Co powiedziałaś? O, Susan, ty diablico. Nie wiem. Przepraszam. Moja kartka. O, wybacz mi. Ups. Popatrz, co zrobiłaś. Zniszczona. Ej, pokazać ci coś? Słyszałeś o szczęśliwych przypadkach? To jeden z nich. A ja? Proszę, możesz użyć innych przedmiotów. Genialne! Do roboty! Jak myślisz, ile kółek się tu zmieści? Tyle, ile zechcesz. Robi się bardzo ciekawie. Używaj, czego chcesz. Byleby było okrągłe. Myślisz, że to wystarczy? Wygląda ekstra, prawda? Piąteczka. Mój mały malarz. Nożyce, kamień. Ach, było blisko. Ja was pogodzę. Sama zakręcę kołem. Kto to był? Dziwne. O, patrz na koło. Co? O, wow. To będzie trudne. Czekaj. Co znowu? Zróbmy sobie wyścig. Raz, dwa, trzy, start. Ostre tempo. O nie. Moja kredka. To nic, mam inne. Kolejna? No nie. He? Ojej, a to pech. Nie mam teraz na to czasu. To trwa zdecydowanie za długo. Muszę się spieszyć. Zaraz skończy się czas. Sio! Hej, nie rzucaj mi tu śmieciami. Chociaż może mi się to przydać. Zacznę od narysowania baletnicy. To będzie prawdziwe dzieło. Spójrzcie na jej wdzięk. A ten wiórek będzie robił jej za spódniczkę. Wyszło nieźle. Hej, Ashley! Jak ci się podoba? Zmarnowałam tyle czasu. Ale powinnam jeszcze zdążyć. Daj mi tylko chwilkę. Hej, uważaj! Dobra, skończone? I jak? Ładne, prawda? Świetna robota! Spójrz na klepsydrę! Udało nam się! Gratulacje! Dobra robota! Pazurki pierwsza klasa! Te proporcje mnie wykończą! Ale lubię to! No wiem! Co to jest? Mój statek! Mniejsza! Skupię się na paznokciach! Dobrze, muszę to dokończyć! O nie, mój ołówek! Nie wziąłem temperówki! Co mam teraz zrobić? Co się stało? Pękł mi ołówek, a nie mam temperówki! Weź to! No dobra! Dobrze to robię? Nie, zatemperuj nim ołówek! A tak, rozumiem! Potrę pilnik ołówkiem! To działa, spójrz! Teraz mogę dokończyć rysunek. Mówiłam. Mam pomysł. Narysuję ciebie. Czekaj, ćwiczyłam różne pozy. Co ty na to? Okropnie. Już wiem. Stań tam. Okej. Gotowy? Od razu lepiej. Czuję się jak gwiazda. Oprzyj głowę na ręce. O tak? Tak. Pięknie. Długo jeszcze? Hej! Nie śpię.
Co ty na to? Tak, starałeś się. To moje najlepsze dzieło. Trudne, nic nie rozumiem. Nie, to nie tak. Pospieszę się. Od razu łatwiej. Tak się nie nauczysz. Mogę do łazienki? Tak, ale szybko. Nie zdam tego. O, woda, napiję się. Muszę się zresetować. I coś wymyślić. Zaraz, już wiem. To nie ma sensu. Genialny pomysł. Napiszę liczby na kubeczku, a potem włożę winny. Na tym będą znaki dodawania i odejmowania. Dołożę więcej kubków. Muszę je odpowiednio ustawić. Tak, udało się. Nigdy bym nie zgadła. Teraz to proste. Zaraz palce u nóg pójdą w ruch. Może pomogę Lunie. Nie zdejmuj skarpet. Masz. O, dzięki. Zaraz. Co ty robisz? O, próbowałam. Nic nie rozumiem. Kręcić? Nie, teraz moja kolej. Ach, no dobra. A może bitwa na kciuki? Dawaj, to może trochę potrwać. Zaczekaj, zakręćmy kołem oboje. Dobry pomysł. Siema, gotowi na dziary? Zaraz, gdzie my jesteśmy? Może lepiej stąd wiejmy? Wow, mój pierwszy tatuaż! Skoro taka chętna, to zaczynamy! Zwariowałaś? Ale będzie czas! Łaskoczę! Wow, zobacz! To jedna z moich najlepszych prac. O, to się wcześniej nie zdarzyło! Jest świetny! Trzymaj go ode mnie z daleka! Mamusiu, pomocy! Twoja kolej, ziomek! Nie ma mowy! Tym razem użyję tego! Wytnę motyla z kartki i przykleję do nadgarstka. Popsikam lekko perfumem i przycisnę do skóry. Bezbolesny tatuaż. Wow, całkiem ładny. Wiem. Jestem taki atrakcyjny. A na jedzonko? Mógłbyś chociaż udawać. Ach, ale nudy. O, telefon Siorki. Ale zablokowany. Wiem! Muszę tylko podstawić go przed jej twarz. Spokojnie, śpi dalej. Twarz poproszę. Nie zadziała z zamkniętymi oczami. Taśma powinna załatwić sprawę. Muszę otworzyć jej oczy tak, żeby się nie obudziła. Jeszcze drugie oko. Hehe, mam was. Pora wreszcie odblokować ten telefon. I jak? Wciąż nie działa. To przez te głupie miny. No dalej, zamknij buzię. Co z nią nie tak? I nie ruszaj się, okej? Przestań się ruszać. Tak na pewno nie dam rady. Chwileczkę, mogę przecież użyć tej przezroczystej kartki. Wystarczy położyć jej na twarzy i odrysować jej buzię. Telefon i tak rozpoznaje tylko rysy twarzy. Przynajmniej się nie rusza. Muszę tylko dobrze uchwycić szczękę. Idealnie! Istne arcydzieło! Ach! Pomóc ci w czymś? Skąd ja znam tę twarz? Jak chcesz dobrze narysować twarz, użyj do tego zdjęcia. Zabieraj łapska. Pokażę ci, jak to się robi. Najpierw musisz złożyć razem ołówki. Coś w stylu litery H. Widzisz? Gotowe. Zacznij obrysowywać twarz, a druga strona sama się narysuje. Obie strony robią dokładnie to samo. To proste. I nie musisz umieć rysować. Kreska w kreskę, nie? Zupełnie jakbym patrzyła w lustro.
Hej! Działa! Nerka! Tylko nie waż się czytać wiadomości, ani oglądać zdjęć. Wyzwanie. Tada! Królik! O, króliczki są słodkie! Najlepsza runda! Zaczynajmy! Kic, kic, kic! Mój będzie najładniejszy! Kółko tutaj i dwójeczka w tym miejscu. Kreska z prawej i rysujemy uszy. Jeszcze źrenice i rzęsy. Słodki nosek i słodki pyszczek, ale uroczy. Teraz ciało, ogonek i łapka. Króliczki muszą coś jeść. Dam ci ogromną marchewkę. Ale jest szczęśliwy. Jak narysować królika? O, już wiem! Co? Niech to, złamał się. Dobrze, że mam drugi. Ten też się złamał. Nie wierzę. Ale się wkurzyłam. Dobra, spokojnie. Weź większy kaliber. Ten na pewno się nie złamie. Pora narysować króliczka. Wiedziałam, że to dobry pomysł. Koniec czasu. Pokażcie rysunki. No nie, przecież jeszcze nie skończyłam. Dobrze. Ani, Madison, co narysowałyście? Madison, wspaniale! Ani, co to ma być, królik? Wow! Ała! Moja głowa! Szybka karma! Etam, przynajmniej króliczkowi nic się nie stało. Przygotują nasi uczestnicy. Oto pierwszy z nich z potrawą. Dobrze, pokaż, co dobrego upiściłaś. Bardzo proszę, oto mój ulubiony deser. Owocowa bananza. Co to takiego? Jak widać, skupiłam się na ekspozycji. Chciałam zgrać kształty i kolory. To tylko owoce i słodycze. Oto twoje wyniki. Przepraszam? Wy chyba sobie żartujecie. Następny uczestnik, proszę. Dzień dobry, przyszedłem z własną potrawą. Miło mi. Zacząłem gotować w młodości. No tak, potrawa, oczywiście, oto ona. Miętowa pianka w polewie karmelowej. Że co? Ledwo to widać. Jest za małe. Ciągle o tym opowiada. Co za męka. Co? To moje wyniki? O, ten konkurs to jedno wielkie rozczarowanie. Spokojnie, wszystko w porządku. Nie rozumiecie mojej potrawy. Cześć, ja na konkurs. Dziecko? Serio? Mamy konkurować z dzieckiem? Cóż, oto moja potrawa. Wow, zrobiłeś naprawdę piękny tęczowy tort. Nie mogę się napatrzeć. Tęczowy krem jest łatwy do zrobienia. Weźcie kolorowe kremy i ułóżcie na folii. Użyjcie tyle kolorów, ile tylko chcecie. Proszę, na koniec ten przepiękny fiolet. Teraz owiniemy je folią spożywczą. Dość ciasno, ale uważajcie, żeby nic się nie zmieszało. Kiedy skończycie, obetnijcie końcówkę nożyczkami. Potem można włożyć do rękawa cukierniczego. Elegancko, teraz pora na dekorację. Oto tęczowy krem. Tak, to działa. Bardzo ładne wykończenie. Jeszcze odrobina, brzeg gotowy. Jeszcze kilka akcentów po środku. W końcu to konkurs. Tort musi się dobrze prezentować. Ta-da! Oto mój tort. Ładny? Jak on to zrobił? To przecież nie ma żadnego sensu. Oto twoje wyniki. Jest! Co? Żartujecie sobie? Jak to w ogóle możliwe? Tak, kolejna rolka od papieru toaletowego. W końcu zbuduję wieżę. Tak, prawie skończyłem mój zamek. Jest wspaniały. Dziadku, jesteś tu? Nie mogę znaleźć okularów. Nic bez nich nie widzę. Jestem praktycznie ślepy. Nie machaj tak rękami. Nie, mój ukochany zamek runął. Tyle pracy i została mi sterta kartonowych rurek.
Słuchaj, tu są twoje okulary. Zabierz je i idź sobie stąd. Jesteś zły. Co się stało? Zniszczyłeś wszystkie moje marzenia. Jaki on smutny. Czekaj, a może uda mi się to naprawić? Mam rolkę od papieru. Teraz zgniotę ją, żeby była płaska i wytnę z niej kółka. Doskonale, tak jak zaplanowałem. Teraz następny krok. Pistolet z klejem. Dodam odrobinę na brzegu. Świetnie. I drugi okrąg. Ten jest świetny. Przykleję do tamtego. Super, tego właśnie chciałem. Kontynuujemy, dodając więcej krążków. Udało się, zrobiłem z nich kółko. I jeszcze więcej pomiędzy. Proszę bardzo. A teraz pomaluję całość na różowo. Dziadku, popatrz, co dla ciebie mam. Wiem, że uwielbiasz sztukę. Co? Zrobiłeś to z rolek po papierze toaletowym? Tak, spójrz, można to powiesić na ścianie jako ozdobę. Proszę bardzo, co ty na to? Niesamowite, podoba mi się. Maluję coś, co wszystkich zadziwi. Chyba już wiem, co? Barwy dopełniające górę. Ale czegoś tu brakuje. Tylko czego? Fuj, ta piłka jest tandetna. Oho, co za genialny obraz. Mamo! Oj, nie teraz. No dobrze. Zostało ci sporo farb. Czyli mam pole do popisu. Dziękuję. Sama nie wiem, co zrobić. No dobrze, spróbuję trochę. Hej, gdzie się podziała paleta? David? Zabrałeś ją? Przepraszam? Patrz, to ja! Nazwę to woda w stawie. Aha. O, już wiem. Chcesz namalować portret? No to próbuj, David. Wow, znowu? Fajnie, co? Masz zupełną rację. Tak? A może pomaluję palcami? Leci! Ha, niebieska kropka w natarciu. A teraz mój ulubiony kolor. Juhu! Tak jest. Patrz, mamo. No cóż, to niesamowite. Ale wypróbujmy inną sztuczkę. Symetria też jest piękna. Udowodnij, że to prawda. Stwórz ją na swoim obrazie. Piękny motylek. Ta linia sprawi, że będzie jak żywy. Obrysuję też kontur skrzydeł. I z drugiej strony. Gotowe. Podziwiaj, to czyste piękno. To dopiero początek, synu. Wiesz, co teraz będzie? Tutaj. Wyzwanie numer 3. O, trochę trudne. Ciężko się rysuje gwiazdy. Chwila. Jeszcze nie skończyłam. O, kapelusz. Zaraz, co my mamy z nim niby zrobić? Odwróćcie go do góry nogami. Magiczne ręce artysty. Teraz rączka do środka. Zaczynaj, Eni. O, wow, kolorowe flamastry. Super, podoba mi się. O, ja też chcę. No dalej, flamastry. Zaraz, to nie flamastry. Ha, ha, dostałaś dziwne okulary. Możesz zacząć. Panienki, poproszę kapelusz. Łap, Roberta. Madison, przymierz je. Ech, no dobra. Jak do licha mam w nich cokolwiek narysować? Nic z tego. Ech, nie mogę ich zdjąć. Nie, nie, nie. Okulary są częścią wyzwania. Ech, dobra. Spróbuję narysować gwiazdę. Ale masakra. Na bank źle to wygląda. Ale mi się upiekło. Pora narysować gwiazdę. Zacznę od przecinających się linii. A potem je połączę.
ten sposób. I pozostałe tak samo. Gotowe. Jeszcze kolor. Będzie ekstra. Uwielbiam kolorować. Dobrze, że nie wychodzę za linię. Wygląda pięknie. Prawie gotowe. Jeszcze chwila. Skończyłam. Koniec czasu. O, mogę już zdjąć okulary. Niech to. Patrz, co mi wyszło. O, Madison, schowaj to paskudztwo. Piękniejszej nigdy nie namalowałam. Świetnie, Ani. Bardzo ładnie. To nie fair. Hej, co jest? Gdzie ty jesteś? Przepraszam, za chwilę będę na miejscu. O nie, co za kolory. Jestem cały na biało. Nie wpuszczą mnie. O nie, ups, fatalnie. Zaraz, to ty? Hej, widzisz mnie? Muszę szybko coś zrobić. Gdzie się schować? W śmietniku? O blech, ale nie mam innego wyboru. Dobra, wskakuję do środka. Chyba się pomyliłam. Mało brakowało. Mogła mnie zobaczyć. Ale obrzydliwe. Au, co się dzieje? Moją artystyczną karierę szlak jasny trafił. A? Co to jest? Niemożliwe, brokat! Dobra, mam tu tackę, do której wsypię brokat. Ale ładna czerwień. Muszę usypać ją w linię. Teraz złoty brokat. Wysypię wszystko. Zielony, będzie idealny. A teraz cała reszta. Teraz odcisnę dłoń w brokacie. Wow, patrzcie tylko, jak się błyszczy. Dobra, wychodzimy stąd. Teraz ręce. Tak, do kompletu przydadzą się fajne okulary. Teraz można iść. Tym bardziej, że jestem spóźniony. Kochanie, przepraszam, że to tyle trwało. Jak mogłeś kazać mi tyle czekać? Spójrz na moją koszulę. Sam zrobiłem. Zaraz, naprawdę? Świetna, jestem pod wrażeniem. Przejdźmy na imprezkę. Niech się wam przyjrzę. W porządku. Ani, musisz to zobaczyć. Prawda, że śmieszne? Och. Ani, obczaj tego mema. Nie dopiłam jeszcze kawy. W końcu mogę być sama. To się nacieszyłam. Kot na rowerku! To łazienka. Tylko spokojnie. Pa! Hej, Ani, popatrz. No pokaż, co tam masz. Śmieszne, prawda? No weź, to zabawne. Dlaczego nie wsiadła do tego samolotu? Oby była gotowa. To randka jest dzisiaj? Co za bałagan? Adam nie może tego zobaczyć. Muszę szybko posprzątać. Już kończę. Precz z kurzem. Co ona tam robi? Ups. Przynajmniej włosy współpracują. Idę. Cześć, Adam. Zapraszam. Właśnie na ciebie czekałam. Uff, napijesz się czegoś? Pogadamy? Cóż, będę się zbierał. Dzięki za odwiedziny. Do zobaczenia. Ładny dom. Och, co za stres. Wracam na kanapę. Oto wróciłam. Oglądamy dalej. Nie ma nic lepszego. Nie. Okej, rzucamy. A niech to, przegrałem. Uhu, moja kolej. Ciekawe, co wylosujemy. O, niespodzianka. Wow. Ile tutaj rzeczy do wyboru? O, myślałam, że to będą cukierki. Co to jest? Szablony. A, rozumiem. Czy tak? Fajne to. I co myślisz? Zobacz. Pokażę ci. Zrobię spiralę. Wystarczy tylko ruszać długopisem. Reszta zrobi się sama.
Mogę tak cały dzień. I wygląda ekstra. Spróbuję innego koloru. Widzisz? Teraz jest inny wzór. To już mi nie będzie potrzebne. Wygląda super. Wow! Ale hipnotyzujące. Ashley? Wszystko okej? Juhu! Ocknij się. Już wiem. Będzie głośno. Och, to musi zadziałać. Serio? Skończyły mi się pomysły. O, a może to piórko da radę? Budzimy się. A psik! Co się stało? Ach tak, moje kółeczka. Tak, świetne. Ależ głęboko siedzi. Ale gumowaty. O-o. Cześć. Usiądź sobie, Eli. Dobra. Co się gapisz? Wydaje się miło. To jest mój kolor. A psik! Kochani, otwieramy książki. Ja też muszę? Dziś czeka nas ciekawa lekcja. Tak, akurat. Takie ładne zeszyty. Chyba powinny nam coś zapisać. Wiem, obłędny długopis. Też chcę mieć ładne rzeczy. Moje są takie nudne. To nie fair. Co tam się dzieje? Zaraz. Co się stało? Napad zazdrości. Pokaż mi to. Elegancki długopis. Może potrafię pomóc. Naprawdę? Oto prosty pomysł na długopis. Rozkręćcie go na części. Wypełnijcie obudowę klejem, tylko nie naróbcie bałaganu. Tyle wystarczy. Teraz wsypujemy brokat. Włóżcie wkład z powrotem. I przykręćcie końcówkę. Koniec z nudą. Fajnie wygląda, co? Wow, ekstra! Nie zapominajmy o tym nieboraku. O, jaki on słodki. Dzięki. Poczekaj. Od razu lepiej. Wow, jaka stylówka. Ja to wezmę. Nie, okropność. Musisz zmienić styl. To mój żywioł. Jak Sor to zrobił? Nieważne. Dziękuję. Jest pan najlepszy. Taka praca. Czuję się świetnie. Co? Wow. Pięknie się ubrałaś. O, mam coś dla ciebie. Serio? Dla mnie? Dzięki. Siapsi. Focia. Uwielbiam tę pracę. O, muszę się przebrać. No, dzisiejsza lekcja... Na początek. Miau! Kochamy kotki! Są najsłodsze! Ii! Dziewczyny, rysujemy, pamiętacie? Narysować kotka w prążki? Nie ruszaj się, dobrze? To precyzyjne? Teraz będzie... Proporcje muszą się zgadzać. Nie, dalej nie to. To pomoże. Mała próbka futerka. Dobrze, że mam gogle. Spójrzmy na obliczenia. Tak jak myślałam. Co ona tam robi? Sprawdzimy wyniki, czyli miałam rację. Dość nauki. Przyszła pora na sztukę.
już po czasie? Spójrzmy, co narysowałyście. Pokazujemy. Świetnie, Madison. Naprawdę ładny. Zobacz, jak to zrobiłam. Najpierw piszemy kat. I rysujemy wokół liter. Możemy dodać kolorowe detale. Jeszcze pyszczek. Nie zaszkodzi kilka pasków. Nawet podobne, prawda? Hej, podoba ci się moja nowa kurtka? Kupiłam ją na promocji za połowę ceny. Czyż nie jest genialna? No, nawet spoko. A widziałaś moją nową kurtkę? A co powiesz na moje nowe etui? Brokat jest passé. Teraz liczy się popyt. Ale nie masz takiego zeszytu. Sama go dekorowałam naklejkami. Serduszka, gwiazdki i mały lodzik. Co? O, mój zeszyt jest nudny i bez polotu. To się nie nada. Musi być coś, czym mogę go przyozdobić. Może coś z markerami. Chyba już wymyśliłam, co zrobię. Mam tu pisaki i nożyk, którym odetnę końcówki. Następnie wytnę jeszcze trochę na wzór serca. O, spójrzcie, jakie słodkie. A teraz mój zeszyt. Użyję markerów jak pieczątek. I nie będą to jedynie serduszka. No i proszę, serduszka i gwiazdki. Widzisz? Mój zeszyt też ma wzorki. I wcale nie potrzebowałam naklejek. Wow, nie wierzę, że sama to zrobiłaś. Ale tu ciemno. Boję się. Co to tam jest? Wynoś się z mojego pokoju! Ratunku! Co tu się dzieje? Wielki, straszny potwór! I dlatego mnie budzisz? Przez wieszak? Chyba mi się przywidziało. Dobranoc. Przepraszam, naprawdę tu ciemno. To tylko wieszak. Wszystko będzie dobrze. Co? On wrócił! Pomocy, ratunku! Co? Tam! Och! Przecież nic tam nie ma! Już wiem, jak temu zaradzić. Najpierw zamaluję płótno na czarno. Teraz pędzelkiem ze stempelkiem dodam białe prześwity. Potem czarnym kolorem namaluję drzewa. Musi ich być sporo. Teraz białym kolorem namaluję niebo pełne gwiazd. Pora na nożyk. Przebiję nim płótno w kilku miejscach. Najlepiej, żeby przypominały gwiazdy. Teraz przez te otwory przełożę lampki. To powinno pomóc. Wow! Już nie musisz się bać. Gasimy światła? Huh? Co to takiego? Potwór? Dobra, nie zbijaj się ze mnie. Teraz będę mogła zasnąć. A potwory niech spadają na drzewo. Dobra, tu będzie dobrze. Tak? Drzewka, przyroda i w ogóle. Będę lepszy. Akurat. No nie wiem. Co? Gdzie żurawie zapuszcza? Dobra, niech ci będzie. Stanę ze tutaj. Co by tu... Bingo! Jakiś liczny. Oby David go nie zauważył. Byłam pierwsza. Aha. Kto namaluje lepszego ptaka, wygrywa. Na początek kilka zręcznych ruchów. Potem wystarczy wiedzieć, gdzie rysować. Ładnie, co? Pokoloruję, żeby był jak żywy. Żółty to radosny kolor, prawda? W sam raz dla wesołego ptaszora. Dodam trochę zieleni. Co za kojący odcień. I kojący oczy błękit. Najlepiej zaczynać przy liniach. Wygląda o wiele schludniej, prawda? Prawie gotowe. Jeszcze parę detali. Tak się to robi. Prawdziwe arcydzieło. Zgodzisz się?
Tak, jestem zadowolony. Co to ma znaczyć? Potrzebowałam pomocnej dłoni. Wystarczy tylko jedna. Cóż, warto dodać parę strategicznych kropek i kresek. Widzisz głowę ptaszka? Spokojnie, zaraz zobaczysz. Ta gałąź powinna pomóc. A oto jego urocze łapcie. Odrobina zieleni to bardzo kojący detal. Teraz widzisz? Jestem bardzo kreatywna, co nie? A skoro jesteś taki ciekawy, nie najgorzej. O! Obydwa obrazki są piękne. Spytajmy Sora. Poważnie? Oby nic mu nie było. Chyba uciął komara. Hej! O! Skończyliście? Świetnie, świetnie. Ale dajcie mi jeszcze 5 minutek. No dobra. Mamy kolejne wyzwanie. O, farba i gąbki do makijażu. Jakie miękkie. Może powinnam nieco przypudrować nosek. Zdecydowanie by mi się przydało. No, mi też. Oskar, patrz, koło. Zatrzymało się na gąbce do makijażu. Jej! I mamy tutaj długaśne płótna do malowania. Okej, wszystko chyba gotowe. A jak z rękami? No nie, żadna z nas nie może ich używać. Bierzmy się za malowanie. O, moja głowa! Auć! Okej, musimy chyba bardziej uważać. Dobra, ja nałożyłam trochę żółtej. Przycisnę gąbkę do płótna tak, by namalować prostą linię. Ja chyba zacznę od tej niebieskiej. A swój obrazek rozpocznę z tej strony. Teraz dodam nieco pomarańczowego. Pora na różowy. Pokoloruję nim tę stronę obrazka. Będzie mi jeszcze potrzebny zielony. Fajna zabawa, co nie, Lexi? Dobra, wracam do malowania. Ten zielony dam tutaj. Muszę zmieszać te wszystkie odcienie razem. Jest! Moje różowo-niebieskie ombre gotowe. Wow, piękne. I ma takie kojące działanie. Uff, ja też już skończyłam. Trochę się przy tym narobiłam. Wow, to nieco inne od mojej pracy. Wow, widziałaś, co namalowałam, Lexi? Spójrz tylko. Tak, tak, jest świetne, Sky, tylko... Wow! Jak udało ci się to stworzyć? No, dzięki. Dokładnie tak, jak sobie to wyobraziłam. Teraz już nie wiem, czy moje mi się w ogóle podoba. Nie przejmuj się. Możesz to zawsze ulepszyć. Użyjemy stokrotki. Położymy ją dołem na twój obrazek i nabierzemy trochę białej farby na gąbkę. Teraz obmalujemy dookoła cały kwiatek. O, wow! Zróbmy kolejny, o tutaj. Wow, Sky! Cudowny pomysł! Uwielbiam ten obrazek! Spójrz na te wzory od płatków! Są śliczne! Nie ma za co. Cieszę się, że mogłam pomóc. O, jaki wesoły obrazek. Oprawię go w ramkę. Ale to nie koniec. Potrzebuję natchnienia. Jasne. Co powiedziałaś? O, Susan, ty diablico. Nie wiem. Przepraszam. Moja kartka. O, wybacz mi. Ups. Popatrz, co zrobiłaś. Zniszczona. Ej, pokazać ci coś? Słyszałeś o szczęśliwych przypadkach? To jeden z nich. A ja? Proszę, możesz użyć innych przedmiotów. Genialne. Do roboty. Jak myślisz, ile kółek się tu zmieści? Tyle, ile zechcesz. Robi się bardzo ciekawie. Używaj czego chcesz. Byleby było okrągłe. Myślisz, że to wystarczy? Wygląda ekstra, prawda? Piąteczka. Mój mały malarz. Dobrze. Wasze następne zadanie to narysowanie iluzji. A więc do dzieła. Okej, chyba wiem, jak zacznę. Też chciałabym wiedzieć, co robić.
Może narysuję parę linii i połączę o tak. Niby proste, ale jakie dobre. Na pewno to wygram. Skończyłam. Całkiem ładne. Patrz, co narysowałam. Ja zamierzam się trochę bardziej postarać. Trzeba dobrze rozrysować linię. Jak już będę mieć prostokąt, to narysuję linię na dole i na górze. Następnie z prawej i z lewej. Chwilę to zajmie, jak widzicie, ale warto się postarać. Jeśli narysujecie linię pod właściwym kątem, stworzycie własną iluzję. Wystarczy podążać za wzorem. Trochę cienia też nie zaszkodzi. Widzicie, jakie realistyczne? Można by pomyśleć, że da się tam wpaść. Ja też chcę. O, tak? A! O nie! Hej, widzę cię! Skończyłam! Mam też coś ekstra. Co to ma znaczyć? Siemanko! Jestem tu, na dole! Niech no się przyjrzę! Wyciągnę cię stamtąd! Wyłaź! Ostrożnie! Wyskakuj mi stamtąd! Udało się! Zaraz, co? Tam było tak fajnie! Dokąd idziesz? Zabierz to! Nie chcę tam wpaść! Czy? Mówiłaś to godzinę temu! Nie zdążymy na film! Doskonale! Teraz ciuszki! Spójrzmy! O nie! Nie mam w co się ubrać! Ach! I znowu to samo! Serio? Nie masz? A co to niby jest? Masz całe mnóstwo ciuchów! Nie nadają się? No wyobraź sobie, że nie! Ach! Komuś chyba potrzebne są okulary. Moja wieża prawie gotowa. Nie, rozpadła się, a niech to. Co? Czy ja widzę farbę? Tak, to farba i sztaluga. Musiała je tu zostawić. Czas coś zmalować. Nie ma jej? Oby mnie tylko nie przyłapała. Czysto, zabieramy się do roboty. Ten różowy jest fajny. Ale jestem w tym dobry. Najlepszy. Okej, mam tu wszystko, czego potrzebuję. Co to ma być? Hej, patrz, maluję. Ładnie, nie? Jasne. I co teraz? Zmarnował moje płótno. Już chyba wiem. Dobra, mam tu moje płótno i literę A. Teraz farba. Użyję tego samego koloru. A tutaj niebieskiego. Jeszcze więcej niebieskiego. No i żółty. Wszystkie barwy. A teraz gąbka i sprzątamy. Żartuję, to część mojego planu. Rozprowadzę gąbką kolory. Nic nie szkodzi, jeśli zabrudzę taśmę. To nawet fajne zajęcie. Ale wymaga nieco czasu, o ile chcemy zrobić to porządnie. Fiu, gotowe. Całe płótno pokolorowane. A teraz odklejamy taśmę. Ładnie odchodzi. Wow, wygląda ekstra. Ale jazda, niezła jesteś. Zrób mi też takie.